powiedzmy, bo na koniec wybory, a klub żużlowy, czyli ta sytuacja, o której chcielibyśmy również wspomnieć, bo stadion jest całkowicie wolny od jakichkolwiek reklam wyborczych. Taka sytuacja miała miejsce też przed meczem z Gorzowem, że jeden z busów był obrandowany wizerunkiem jednego z kandydatów. Poprosiliśmy stronę gorzowską grzecznie, żeby zakleili to. Na stadionie nie ma, nie będzie ani podczas finału, ani podczas turnieju Rafała Dobrolubskiego jakichkolwiek reklam wyborczych. To będzie teren wolny od wyborów. Natomiast no, nie jest tajemnicą, że prezes ZKŻSS-a kandyduje jako senator do wyborów i tutaj jak to będzie teraz wyglądało? Ale to prawda, co powiedział Marek, że od kiedy jestem w klubie, to skończyły się, jak Państwo na pewno zauważyli, skończyły się wycieczki z oponami, przemówienia, jakieś okolicznościowe rzeczy, które przy okazji każdych wyborów na różnych stadionach się dzieją. U nas nie było nigdy żadnych agitacji, rozdawania ulotek, przemówień, powitań. Oczywiście są osoby na trybunach związane z polityką, ale to są osoby, które na stałe u nas goszczą, ale nigdy nie robimy tak, że kogoś bardziej tam eksponujemy, pokazujemy, nie wiem, w programie, pokazujemy w naszych wszystkich rzeczach, które wydajemy w klubie. I taki stadion był i taki również będzie. To, że kandyduję do Senatu, Państwo również zdajecie sobie sprawę. Natomiast moim celem było doprowadzenie klubu do wielkiego finału. Klub jest dzisiaj przed dwoma najważniejszymi meczami, ale jesteśmy w wielkim finale. Uważam, że swoją pracę wykonaliśmy wzorowo i dzisiaj chciałbym powoli też zacząć skupiać się na kampanii wyborczej. Kandyduję z okręgów Wschowa, Nowa Sól, Żary i Żagań. Kandyduję do Senatu i też chcę się temu poświęcić, dlatego dzisiaj mogę już ze spokojnym sumieniem zacząć od nowego tygodnia bywać w tym terenie, ale na pewno nie wykorzystam klubu do tego, aby była jakakolwiek agitacja, aby tak jak w przypadku chociażby kolegi z Gorzowa pokazywać się z kapitanem na wspólnych fotkach, jeździć po różnego rodzaju imprezach, bo zawodnicy są od uprawiania sportu, a ja, jeżeli się zdecydowałem, to tą politykę będę robił tak, jak sobie zaplanowałem. No i tutaj takie istotne pytanie, które jest, które na pewno się pojawi, co dalej z klubem? Bo to nie tylko w perspektywie 3 tygodni, ale co Robert Dawkan zrobi po 9 października? Czy tutaj cokolwiek więcej wiadomo? No bo to też jest pytanie, które kibice sobie zadają. Ja po 9 października mam nadzieję, że jeżeli dostanę wsparcie też między innymi od kibiców, jeżeli dostanę zaufanie i pomoc w tym, aby przejść te wybory, to oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, aby klub zostawić na pastwę losu, żeby nie poprowadzić go tak jak do tej pory i uważam, że ta sytuacja będąc w Senacie i w klubie można to pogodzić, natomiast dzisiaj mogę jedynie zadeklarować, że na pewno będę istniał w strukturach klubu, natomiast nie pozwolę, aby cokolwiek tutaj stało się złego i abyśmy nagle przestali robić to, co robimy do tej pory. Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że ciężko to też zburzyć i mam nadzieję, że Warszawa i ludzie, których będę miał okazję poznać i nowe możliwości, które się zrodzą, stworzy się tylko dodatkowy plus dla klubu przy okazji różnych rzeczy, które do tej pory robiliśmy. Tu zapomniałem wspomnieć, bo miałem cały czas podziękować strefie kostrzyńsko-słubickiej za obecność również na stadionie, bo gościliśmy prezesa i zastępcę i byli pełni uznania za całą organizację, za pełen stadion, za w świetnym stylu wygrane derby. I jeszcze raz się bardzo cieszę, że sponsor, bardzo duży sponsor z północy, zaufał naszemu klubowi. Mamy podpisaną umowę i myślę, że jeszcze do końca sezonu uda nam się podobną umowę z kolejnym dużym partnerem podpisać, bo taka nam się też szykuje. Ale wracając do wyborów, mam nadzieję, że jeżeli uda mi się zdobyć mandat, to tylko z korzyścią i dla regionu, dla mieszkańców, ale również dla klubu, bo klub mam
w sercu, tak jak każdy z nas, i na pewno nie pozwolę, aby tutaj działo się coś złego. I mając też takich pracowników, mając ludzi, którzy wiedzą, co robią, mając fajną drużynę, pójdziemy tylko do przodu. Co do drużyny, to chcę Państwu powiedzieć również, że już prowadzę pierwsze rozmowy na temat składu na przyszły rok, rozmawiam z zawodnikami. Natomiast do tych poważnych rozmów przejdziemy po wielkim finale i myślę, że powoli będziemy podpisywać kontrakty z zawodnikami i też wyjaśni się sprawa w związku z uczestnikami Grand Prix i być może tutaj będą jakieś rozstrzygnięcia. Także chciałem prosić jeszcze raz o wsparcie wszystkich kibiców, ludzi, którzy są związani ze sportem, niezwiązani, o to, aby mi zaufali, aby mi pomogli zdobyć zaufanie innych i aby też pomogli mi w kampanii i zagłosowali na mnie. Dziękuję.